Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flygear. W dzisiejszym odcinku cośik takiego, co się nazywa Project 3000. Tu jak mamy opis na Wikipedii, jest to projekt, który automatycznie polepsza naszą scenerię dla wielu lotnisk. Tutaj akurat używa Xplane Scenery Gateway. Jest to open source'owa platforma dla Xplane'a do tworzenia scenerii, na której tutaj ten dodatek korzysta. Tak, jest to dodatek, chociaż można bardziej też powiedzieć, że jest to sceneria, chociaż też nie do końca sceneria, bo to po prostu dodaje pewne obiekty wokół lotnisk. No i też nie wszystkich lotnisk. Więc zobaczmy sobie tutaj pewne też statystyki na stan marzec 2017. No niestety dodatek ten jest już dosyć stary i przestarzały i widocznie już nierozwijany. Ale tak, mamy 4097 lotnisk z obiektami 3D, 421 lotnisk z rękawami, ponad 120 różnych modeli 3D, ile tu jest? Pół miliona ponad obiektów, 71697 różnych jakichś lamp i oświetleń, 62000 drzew i 7500 samolotów Cessna. Tak, także takie mamy tutaj statystyki, jeżeli chodzi o ten dodatek i jak to pobrać. Tu idziemy sobie w How to Use, jako pilot, tak? Bo tutaj też mamy jako twórca, kreator scenerii. Także nam wystarczy tutaj ta instrukcja, jako piloci wystarczy, że pobierzemy tą ostatnią paczkę. Ostatnio link nie działał, więc też podlinkowałem to u siebie, żeby udostępnić ten projekt. Tu mamy też starsze wersje, ale te linki już też nie działają. Także pobierzmy to sobie. To waży 19 mega, więc tak jako zip nie jest to duże. Po rozpakowaniu tam może ponad 100 MB będzie ważyło. No i tu mam instrukcję, jak należy to dodać. Po prostu dodajemy ścieżkę po rozpakowaniu do opcji FG Scenery, ale to z linii comment tak się robi, z launchera to się robi troszkę inaczej. Chociaż też można w launcherze taką opcję sobie dodać. Ale tak, ja idę sobie tutaj, to rozpakuję. Jak to rozpakować? 7-zipem. Dawno na Windowsie nie byłem. Pokaż więcej opcji. 7-zipem sobie rozpakuję. Wypakuj tutaj dam. No i dobrze, zipa możemy usunąć. O, usuniemy i mamy nasz katalog, który należy dodać jako scenerię. Jak pójdziemy sobie do launchera, wystarczy pójść sobie tutaj w dodatki. Na dole mamy dodatkowe katalogi scenerii. Idziemy tutaj w przycisk dodaj. Idziemy do naszego katalogu, gdzie mamy to rozpakowane i wskazujemy nasz katalog projekt 3000 i wybierz folder. No i to jest na samym dole. Ja bym może tutaj rekomendował sobie przenieść to wyżej, żeby miało priorytet, tak? Sceneria, która jest najwyżej, ma najwyższy priorytet i będzie przesłaniała te, które są niżej. Więc ja to sobie podniosę. Niestety jest bardzo niewygodne to podnoszenie. Dobrze, dajmy sobie może tutaj. I tak, żeby zobaczyć różnicę, ja może najpierw to wyłączę jeszcze na razie, tak? Dodałem sobie, ale jest teraz to wyłączone, więc ta sceneria nie będzie brana pod uwagę. I znalazłem sobie pewne lotnisko w Stanach Zjednoczonych, gdzie no, widać różnicę, kiedy ta sceneria jest dodana i bez, więc na razie zobaczymy sobie bez. To jest lotnisko Kilo Romeo November Oscar. Tak, tutaj ustawię się na przykład na tym pasie, wybiorę sobie UFO, żeby tylko zobaczyć sobie scenerię szybko. Dajmy, lećmy. I jesteśmy w symulatorze. Dam na razie Ctrl-U, żeby szybko się podnieść do góry i możemy się rozejrzeć po tym lotnisku. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Ok, mamy pewne obiekty z OpenStreetMap tylko. Tu mamy pewne terminale. I zobaczcie, tak, zwróćcie uwagę, jakieś pusto w miarę, tak? Ta płyta lotniska jest tutaj pusta. Tu po lewej stronie zobaczmy. Zobaczmy, te płyty są... No puste po prostu, tu mamy tylko jakiś obiekt, tak, a tu wszystko jest puste. Więc tak się prezentuje bez projektu 3000 to lotnisko. I zobaczmy sobie teraz, kiedy włączymy sobie ten projekt 3000. Więc idziemy w dodatki i zaznaczamy checkboxa przy projekt 3000, dajemy lećmy. I jesteśmy podobnie w symulatorze, tym razem z włączonym projekt 3000. Dajmy też Ctrl-U, żeby szybko się podnieść do góry. I zobaczcie już tutaj, lewa strona, tak? Tu było pusto, cała płyta była w zasadzie pusta, był tylko ten obiekt, tutaj też został nałożony jakiś obiekt. Ale zobaczcie, mamy samochody tutaj nam stoją, cysterny, jakieś inne obiekty, hangary, wiele tutaj hangarów, tam jeszcze są jakieś obiekty. Prawa strona.
Zobaczcie, samochody, jakieś parkingi. Zobaczcie na płycie tutaj, wiele tutaj pojazdów do obsługi samolotów stoi. Tu jeszcze chyba się dodały te malowania parkingów. Tego nie było. Tak, także mamy dużo więcej obiektów. Może tam nawet podlecę, dajmy sobie tylko head up display, żeby widzieć. Podlećmy tu sobie. Przyjrzyjmy się bardziej tym obiektom. Ups. Dobrze, może tu sobie jeszcze podlećmy. Tak, i tak to tutaj wygląda. Tak, mamy wiele tutaj pojazdów dodanych. Jakieś wózki na bagaże, cysterny z paliwem, jakieś załadunek, jakieś skrzynki chyba. Tak, tu mamy samochody, jakby tak zaparkowane na parkingach, chociaż tutaj nie widać, żeby to był parking. No ale tak to się prezentuje, prezentuje się to dużo lepiej. Tu akurat nie mamy żadnych samolotów dodanych, z tego co widzę. No i cóż, polecam sobie używać tego dodatku, przynajmniej niektóre lotniska, zwłaszcza jak zauważyłem, te w Stanach Zjednoczonych zostały tutaj mocno poprawione, jeżeli chodzi o tutaj dodawanie różnych elementów. Jeżeli chodzi o polskie lotniska, no jeśli chodzi na przykład o Warszawę, to jak patrzyłem, to chyba to akurat Warszawy nie polepsza. Może inne polskie lotniska tak, ale też nie sprawdzałem wszystkich. W każdym razie ja sobie tego dodatku używam już od dłuższego czasu, więc też polecam go sobie tak używać i mieć dzięki temu no troszkę bardziej tutaj więcej obiektów na lotniskach. No niestety może troszkę kosztem wydajności. No jeżeli by tutaj będzie wydajność mocno spadać, to jednak radzę to wyłączyć. Także to tyle na ten odcinek. Do następnego razu. Cześć Wam.